1 stycznia weszła w życie reforma administracyjna kraju, w wyniku której weszliśmy w skład województwa wielkopolskiego. Urząd powiatowy ze starostą na czele, panem Ryszardem Kurpem, zorganizował spotkanie ze służbami odpowiedzialnymi za nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Organizacja administracyjna naszego kraju w gestii starostwa i postanowiliśmy, kontynuując te spotkania noworoczne, zaprosić również przedstawicieli, kierownictwo służb, inspekcji i straży, które w określony sposób są związane z funkcjonowaniem starostwa, gdyż mają obsługiwać powiat wolsztyński w zakresie bezpieczeństwa, w zakresie obsługi weterynaryjnej, sanitarnej, w sprawach bezpieczeństwa naszego społeczeństwa. Chciałem podziękować za skorzystanie z naszego zaproszenia i powitać na dzisiejszym spotkaniu, może tak w kolejności, komendanta Ochotowej Straży Pożarnej, pełniącego obowiązki główne, że tak powiem, działy funkcjonowania. Starosta powiatu, pan Ryszard Kurp, kontynuuje noworoczne spotkania i w trosce o to, aby zapoznać się z formą pracy w nowych strukturach, zaprosił kierownictwo i przedstawicieli służb, inspekcji i straży. Na spotkaniu byli również obecni członkowie zarządu powiatu. Pierwszy głos zabrał komendant powiatowej policji, pan Leszek Sierżant, który omówił aktualną sytuację w policji, zaznaczając zwiększenie etatów w służbie prewencji, co pozwoli oczywiście lepiej, i tu powinniśmy się cieszyć, zabezpieczyć dane rejony. Komendant omówił zadania poszczególnych sekcji i przedstawił ich kierowników. Następnie głos zabrał dr Maciej Wojciechowski, dyrektor sanepidu. Oczywiście, jak dotychczas, do zadań tej instytucji należeć będzie m.in. nadzór nad higieną środowiska, higieną w zakładach pracy czy w placówkach oświatowych i wychowawczych. Komendant powiatowej jednostki ratowniczo-gaśniczej, pan Kazimierz Wójcicki, również przedstawił strukturę straży, aktualne zatrudnienie, a szczególny nacisk położył na nowe zadania, jakie należy wykonać w najbliższym czasie, m.in. nowoczesny system alarmowania. Zespół do spraw zwalczania chorób zakaźnych wśród zwierząt, zespół do spraw higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, ekipa dezynfekcyjna to struktura podlegająca powiatowemu lekarzowi weterynarii, którego funkcję pełni dr Jaśkiewicz. Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy całego powiatu mogą spać spokojnie. Złodziej zostanie złapany na gorącym uczynku, ogień zagaszony, a bakterie zostaną zniszczone już w zarodku. Ale na ocenę poczekajmy kilka miesięcy. Informacją. Tak, to po prostu w inspektoracie sanitarnym aż